Jo, siemaneczko, zaczynamy ostatni, mam nadzieję, ostatni filmik z aktu pierwszego w serii Diablo. Małe problemy techniczne z grą. Magda depcze nam po piętrze. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Żono, nie myśl, że nie zauważyłem, jak rozbierasz naszego bohatera. Tak sobie myślę. Tylko sobie krzywdy. Żona rozbiera naszego bohatera oczami. Muszę dotrzeć do Vordam. Muszę mieć więcej nienawiści. Błagam! Moja rodzina ukrywa się w kaplicy z resztą mieszkańców. Musimy ich ratować! We wschodnim królestwie Kredystanu słyszałem pogłoski o wojownikach Jakarum, zwanych krzyżowcami. Choć miejscowi nie chcieli mi zbyt wiele powiedzieć, wydedukowałem, że zakon ten powstał 200 lat temu. W tym samym czasie, kiedy Rakis wyprowadził na zachód armię paladynów. Lecz ci krzyżowcy... Głupcy! Nie zdołacie ukryć mego miecza! Niedobrze. Moje sługi spalą to miasto do gołej ziemi! Chyba coś nadchodzi. Potężny przeciwnik! Nie jestem jeszcze gotowy. Powinni uciec, kiedy mieli okazję. Uratowałeś nas. Zawdzięczamy ci życie. Niedawno w Wracam do Tristram, żeby sprawdzić, co u wujka Rekarda. A my lecimy dalej. Do diabła, nie ma go tutaj! Twoja bohaterska wyprawa nie przyniosła oczekiwanego... Mogłem się domyślić. Muszę wracać do domu Kejna. Gdybym tylko umiała... Nic nie będzie. Mam nadzieję, że tobie również. Z czasem. Tak. No, to lecimy ubić królową pająk. Strasznie się nie gra. Nie przeżyjesz tego! Jeszcze muszę się przyznać, że ja choruję na arachnofobię. A tu walczymy z pająkami. No. Taka sytuacja.
W powietrzu unosi się ciężki odór grozy. To źle wróży. I teraz prawdziwy labirynt. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Widziałeś kolumny ukryte za pajęczynami? To miejsce zbudowali starożytni. Chciałem tu kolumny robić. Za mało dyscypliny. Poczuj mój gniew! Nie mogę się ruszyć. Potrzebuję więcej dyscypliny. A ja znaleźć wyjście z tego. Chcesz więcej? Zbliż się i poczuj jej miłość. Miłość jest tutaj pojęciem względnym. Proszę, pomóż mi. To straszne. Ta
bestia wysysa ofiarą wnętrzności. O nie! Nie! Za późno! To ona! Królowa pająków nadchodzi! Królowa pająków? Opuścić to straszne miejsce. Chodzimy. To było straszne. Te tereny należały niegdyś do korony. Mam zbyt mało dyscypliny. Znakomicie. Za mało dyscypliny. Przydatny wybór. Nasi wrogowie są silni, lecz ja nigdy się nie poddam. Więcej nienawiści. Lecimy dalej.
Umarłeś! Mam zbyt mało dyscypliny. Więcej nienawiści. Jestem coraz lepszy. Szukamy posiadłości Leoric. Potrzebuję więcej dyscypliny. Do mnie, bestie! Nic! Mam zbyt mało dyscypliny. Przygotujmy się na długą walkę! Potrzebuję więcej czasu. Właśnie przybyliśmy do Tristram i muszę rzec, że miejsce trochę mnie frasuje. To za ścianek, ale ze starożytną katedrą, która popada w ruinę. To nie jest miejsce godne króla. Nie pojmuję, dlaczego Lazarus tak nalegał, aby tutaj właśnie znajdował... Nie da się go powstrzymać! Żaden śmiertelnik nie zdołałby z taką... Zamknij się i zdycha. Zajmijcie go jak długo się da. Ja przygotuję pułapkę. To nie z twojej krwi, Magdo. Zrobili nam straszne rzeczy. Spokojnie. Zostało ci już niewiele czasu. Nie było tu jeszcze jednego więźnia? Człowieka w łachmanach. Tak. Człowiek o złotych oczach. Człowiek o złotych oczach.
zło ukazuje tutaj swą prawdziwą postać. Przyprowadźcie go do mnie, żebym mógł zetrzeć mięso z jego kości! Do miasta. Wrócić do miasta, zwolnić miejsce w jakimś punktu. Siwo. Siwo. Za mało dyscypliny. Wciąż czekam.
żelazna dziewica. Dzień Lunasad 1263 roku kedżystańskiego. Oprawcy wypalili na moim ciele runy. Powiedzieli, że tortury i czarna magia zamieni nas w demony, służące królowi Leorykowi. Co za brednie. 17 dzień Lunasad. Boli strasznie. Nie mogę jasno myśleć. Jestem głodny. 20 dzień Lunasad. Panie, jestem głodny. Nakarm mnie. Cię bogowie błogosławią. Byłem pewien, że tam zginę. Dobry wybór. Słyszałem pogłoski, że są tu wielkie skarby. I jak ostatni dureń w nie uwierzyłem. Nie wiem, czemu uznałem, że mogą być w żelaznej dziewicy. Kiedy byłem uwięziony w tej strasznej ciemności, mogłem myśleć tylko o tym, że nikt się nie dowie, co się ze mną stało. Jako, że jesteśmy dobrymi bohaterami, ratujemy każdego, który samodzielnie nawet zamknął się w żelaznej dziewicy. Różne inteligencje biegają na tym świecie. Jestem Asyla. Nigdyś k... Potrzebuję więcej dyscypliny. Potrzebuję więcej czasu. Cóż to... Wolność! Nareszcie jestem wolny. Mocarny przeciwnik. Chwała Akaratowi. Co? Kto się... Taki mosiarny. Mocarny nie byłeś. Jestem wolny.
Dzięki Bogu! Strażę! Ktoś tu jest! Rozprawcie się z nim bez litości! Efekty dźwiękowe tutaj są naprawdę mega mocne. Mam zbyt mało dyscypliny. Jestem wolny! Dziękuję ci. Moi służbowie są już wolni, ale na tym miejscu nadal ciąży klątwa. Potężny przeciwnik! Potężny się mi tak padnie. Jestem jeszcze gotowy.
posiadłości, którą zwiemy domem, zapanowała chorobliwa apatia. Młodemu Albrechtowi nowe miejsce przypadło chyba do gustu, choć jego brat Aidan wyruszył, aby zostać wojownikiem. Być może po prostu cierpię na wahania nastroju spowodowane niedawną zmianą klimatu. Został rzeźnik. Ostatni boss w akcie pierwszym. Traktuje się u was przestępców. Dajemy im 3-dniowe zapasy żywności i wody, a potem wypędzamy. Dziwne. W zakonie po prostu karzemy ich śmiercią. Sygnet Leoryka. Poziom zdobyty przez cały akt pierwszy. Ach, długa gra przed nami. Umieram. Podnieś miecz. Mój miecz. Przypomniałem sobie, byłem archaniołem w Królestwie Niebios, uosobieniem sprawiedliwości. Byłem... Jestem Tyrael. Ta-da! Przywróciłeś mi pamięć, przyjacielu. Teraz pamiętam ostrzeżenie, z którym przybyłem. Ostrzegam was przed tym, że diabeł się przeszedł. Tyrael biega w miejscu.
Przyjaciele, mamy coraz mniej czasu. Wpływy Beliala sięgają poza Kaldeum. A jak go znajdziemy? Nie będziemy musieli. Mahda i jej sabat doprowadzą nas prosto do niego. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie złożymy wujka Dekarda na wieczny spoczynek. Jesteśmy mu to winni, ale potem musimy go pomścić. Wezwałem karawanę, która poprowadzi nas na wschód. Porozmawiaj z przewodnikiem, gdy będziesz... Dobra. Wyruszamy do Kaldeum, przyjacielu? No i jesteśmy. Kaldeum. Klejny schodu. Dobra, my już nie będziemy robić żadnych kolejnych zadań. W tym momencie kończymy nagrywanie ostatniej części, która była ostatnią częścią pierwszego aktu. Niedługo potem ruszamy z grą w akcie drugim. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że poświęcicie mi czas w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!